sobie, który robi wrażenie na nas wszystkich, z racji przede wszystkim swoich funkcji, które spełnia. Na ten temat też jeszcze przed konferencją rozmawialiśmy sobie przy kawie, że czemu służą tego typu przestrzenie, jak Centrum Nauki i Techniki, czyli budynek, w którym tu aktualnie się znajdujemy. Przede wszystkim służą jednemu, podnoszeniu kwalifikacji i możliwości rozszerzania kreatywności, wiedzy dla młodego, ale nie tylko pokolenia. Tak trudno w tej chwili w obecnej szkole wyobrazić sobie poszczególne zjawiska fizyczne, chemiczne. Moje pokolenie uczyło się, że tak powiem, bezpośrednio w pracowniach chemicznych, fizycznych. Wiemy, że przez lata nastąpił odwrót jak gdyby od tej koncepcji. Teraz często nauka to komputer, to monitor i obserwujemy. Ale lepiej samemu spróbować włożyć w cudzysłowie ten palec, żeby przekonać się, jak to funkcjonuje w rzeczywistości. W związku z czym robi wrażenie na pewno ten obiekt, bo to jest uzupełnienie oferty edukacyjnej, która jest bardzo istotna, bo takie będą Rzeczypospolite, jak i młodzieży chowanie. Proszę Państwa, my na razie nie bardzo walczymy o to, żeby rozgłaśniać to miejsce, ponieważ chcemy, żeby ta przestrzeń zafunkcjonowała w całej okazałości z pełną funkcjonalnością. Ten cały projekt EC1 my otwieramy, jak wiemy, sukcesywnie i nie chcemy, żeby ten obiekty stały puste do czasu, kiedy będzie uaktywniona wszystkie ścieżki merytoryczne, wszystkie ścieżki edukacyjne, w związku z czym my dopuszczamy sukcesywnie. I promocja, też szeroka promocja, już wtedy, kiedy on będzie funkcjonował już w pełnym zakresie, czyli Narodowe Centrum Kultury Filmowej, które aktualnie będzie tworzone wewnątrz EC1 Wschód. Tutaj uzupełnienie ścieżek edukacyjnych, tej trzeciej, która nie była dokończona, plus całej strefy dla dzieciaków, która będzie fantastyczna, czy Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, która przyciągnie, myślę, że panów współczesnego świata, świata gier komputerowych i super bohaterów. W związku z czym chcemy zapromować ten obiekt jako cały kompleks funkcjonujący w pełni, ale to nie zaprzecza faktowi, iż już teraz mamy bardzo dużo młodych osób i nie tylko rodziców, wycieczek szkolnych, ponieważ począ bohaterową zaczynamy być widoczni w przestrzeni Polski i coraz więcej młodych mieszkańców Polski, ale i również osób w wieku różnym przyjeżdżają tu, żeby spędzić czas i żeby skorzystać z oferty, która już w tej chwili jest udostępniona, aczkolwiek raz jeszcze powtórzę, nie w 100%.